Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. Dziś mamy dla Was opowieść w stylu Tak było, chyba że jednak nie do końca, bo przeniesiemy się w czasy piastowskich, perypetii z XI i kawałka XII wieku. Ten okres w naszej historii fanów gry o tron może przyprawić o ból głowy, a jej autora o kompleksy, bo nie dość, że każdy każdego tam chciał zrobić w krwawe bambuko, to jeszcze jednym z najważniejszych źródeł do tego okresu jest dzieło naszego najgorszego kronikarza, a na pewno jednego z najbardziej leniwych. No ale dobra, o czym? O kim konkretnie będzie? O Władysławie Hermanie, którego wiele osób uważa za jednego z naszych najgorszych władców. Czy słusznie? Czy faktycznie to on rządził, czy może dał się omotać? Czemu synowie podnieśli na niego miecze i co miał wspólnego z nazistowskim dygnitarzem Hermanem Geringiem? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Zacznijmy od tego Geringa. Cóż miał wspólnego z naszym średniowiecznym władcą? Raczej domyśliliście się już, a przynajmniej większość z Was, że najprawdopodobniej nasz dzisiejszy bohater nie był szefem lotnictwa. No to może w takim razie, podobnie jak Hermann Gering, miał imponującą kolekcję skradzionych dzieł sztuki. Hej, to już brzmi bardziej prawdopodobnie. Ale też nie. Po prostu obaj mieli na imię Herman. Ale skąd takie imię u Piasta, który swoją drogą przyszedł na świat w okolicach 1043 roku? No, po pierwsze, to było jego drugie imię, bo na pierwsze miał Władek, a po drugie, to imię było takim swojego rodzaju hołdem ojca naszego dzisiejszego bohatera Kazimierza Odnowiciela dla pewnego niemieckiego arcybiskupa i jednocześnie wuja naszego dzisiejszego bohatera. Bardzo mi przykro, że was od razu tak rzucamy na głęboką wodę, ale sieć wzajemnych zależności i intryk jest tutaj tak ogromna, że nie ma czasu na dawkowanie emocji. No, to ten niemiecki arcybiskup udzielił wsparcia Kazimierzowi Odnowicielowi, ojcu naszego bohatera, jak ten wyleciał z kraju. No, ale to było wsparcie nie byle jakie, bo wsparcie samego cesarza. Z takim Wsparciem udało mu się wrócić i tron odzyskać, ale o przysłudze nie zapomniał i dał swojemu drugiemu synowi na imię właśnie Herman. Swoją drogą niewiele wiemy o dzieciństwie naszego dzisiejszego bohatera, Władysława Hermana, bo każdy miał go trochę w dupie. Bo jak już wspomniałem, był drugim synem, nie był więc aż tak istotny jak pierwszy w kolejce do tronu Bolesław, którego historia zna jako Bolesława Śmiałego. Oczywiście to nie tak, że Władysława Hermana trzymano gdzieś w komórce pod schodami i raz na parę dni rzucano mu rozmiękniętą bułkę. No nie wiem, z przesady, to nie jakiś średniowieczny odpowiednik Harry'ego Pottera. Ktoś go tam edukował, ktoś go pilnował, żeby go Koń w łeb przypadkiem nie kopnął, no ale na pewno poświęcono mu mniej uwagi niż starszemu bratu. Słodki Jezu, jak to syn kostkę skręcił? Ale zaraz, który? To co mi pan dupę zawracasz? Jednak kiedy ojciec umarł, to okazało się, że Władkowi jednak pewne ziemie zapisał. Nie mamy stuprocentowej pewności, ale najpewniej było to mazowsze. Chociaż. To była tylko teoria, bo i tak w praktyce wszystkim miał władać Bolesław, a młody miał być tylko figurantem, miał tam działać jakby w imieniu starszego brata. Plan może i ciekawy, ale już nie takie plany los w niebyt obracał. No i właśnie, pod koniec lat 70. XI wieku okazało się, że cały ten wypucowany starszy braciszek wyleciał z kraju na kopach i całość władzy przeszła w ręce Władysława. Przypadkiem. No pewnie, że nie. Jeszcze się nie zdarzyła sytuacja, żeby panujący władca kraju został z niego usunięty. Przypadkiem. Oficjalnie Bolesław Śmiały wyleciał, bo zabił albo kazał zabić biskupa Stanisława, co wywołało potężny bunt możnych. Jednak najpewniej było też drugie dno, bo to co Bolesław wyprawiał, bardzo się nie podobało władcom Niemiec i Czech. I prawdopodobnie to oni mocno podjudzali naszych możnych do buntu. A jaka była w tym wszystkim rola naszego Władysława? Niby żadna, po prostu przejął władzę, bo był następny w kolejce. Ale jak zobaczymy, z kim się skumał, jak tylko wskoczył na tron, no to możemy mieć pewne wątpliwości, ponieważ jego najbliższymi sojusznikami szybciutko stali się Wratysław II i Henryk IV, odpowiednio władcy Czech i Niemiec. Oczywiście w historii zdawały się takie przypadki, że ktoś sięga po władzę w wyniku wsparcia potężnych sojuszników, a potem się na nich wypina i robi swoje. Ale to nie jest taki przypadek. O tym sobie oczywiście więcej opowiemy, ale wcześniej warto wiedzieć, że przynajmniej Przynajmniej według Gala Anonima, nasz dzisiejszy bohater to praktycznie nigdy nie podejmował decyzji sam według tegoż kronikarza Władysław Herman był przede wszystkim pachołkiem niejakiego Sieciecha, którego Gal Anonim przedstawia w ogóle jako zło wcielone. Sieciech był palatynem, czyli takim wojewodą z rozszerzonymi uprawnieniami, a w jeszcze prostszych słowach zastępcą władcy. Pod jego nieobecność sprawował władzę, miał własny dwór, ale Sieciech musiał być jeszcze potężniejszy niż sugerowały to tytuły. Najlepiej o tym świadczy to, że jako pierwszy w całej naszej historii do Dostał prawo bicia własnej monety. To tak, jakby dzisiaj premier mógł legalnie drukować alternatywę dla złotówki. Gal Anonim przedstawia nam się Ciecha jako winnego wszystkich złych wydarzeń za panowania Władysława Hermana. Wielu historyków uważa, że to jest potężne przegięcie. No i w sumie zastanówmy się, na czyje zlecenie Gal Anonim pisał swoją kronikę? Bolesława Krzywołustego. Syna Władysława Hermana. Więc Galowi nie za bardzo wypadało obsmarować starego swojego chlebodawcy. W związku z czym najpewniej właśnie stąd wynika potężne demonizowanie się ciecha. Warto zatem pamiętać, że mówiąc o decyzjach politycznych Władysława Hermana. Przynajmniej według gala anonima i tych, co mu wierzą, to tak na serio mówimy o decyzjach sieciecha, który rządził państwem z tylnego siedzenia. No ale dobra, jakie to były decyzje polityczne? Jak Władysław Herman usiadł na tronie, co prawda nie w koronie, bo tą zawinął brat jak uciekł na Węgry, no to postanowił bardzo szybko ułożyć sobie relacje z sąsiadami, a dokładniej rzecz ujmując, ogarnąć bajzel, jaki zostawił brat. Po pierwsze, brat wisiał sporo hajsu czeskiemu władcy Wratysławowi. Za co? Za elektrownię w turowie? No nie, to jeszcze nie te czasy. Generalnie za Śląsk, z którego nasi władcy zobowiązali się płacić trybut, czyli taki jakby czynsz. No ale Bolesław śmiały powiedział, że on płacił nie będzie, czym strasznie Czechów zdenerwował. Ale mogli oni odetchnąć z ulgą, jak na tronie zasiadł Herman. On nie dość, że zapłacił, to jeszcze chciał jakoś zadeklarować, że chce mieć jak najlepsze relacje z Czechami, to też poprosił o. Rękę, córkę czeskiego władcy Judytę. Wzięli ślub, a ona co prawda dość szybko umarła, ale zanim się zawinęła, to jeszcze zdążyła urodzić syna Bolesława, znanego w historii jako Krzywo Usty. W sumie, jak strasznie by to nie zabrzmiało, to się nawet nieźle złożyło, że ta Judyta Czeska tak szybko fiknęła, bo nasz dzisiejszy bohater mógł powtórzyć pojednawczy patent ze ślubem, żeby poprawić relacje z Niemcami. Niemcy byli na nas bardzo źli, po pierwsze dlatego, że ojciec naszego dzisiejszego bohatera nie spytał o zgodę na koronację niemieckiego cesarza, co było straszną potwarzą, no a poza tym byli też źli na to, że brat naszego bohatera jak uciekł na Węgry, no to wspierać tam zaczął antyniemieckie stronnictwo, prowadził anty Niemiecką politykę. Władysław Herman obiecał, że już teraz wszystko będzie git, jeśli o to chodzi, a on jak będzie się chciał koronować, to oczywiście o zgodę spyta, a żeby już całkiem była sztama, to ochajtał się z siostrą cesarza, też judytą swoją drogą, więc przynajmniej mu się imiona nie myliły. Wspomnieliśmy już o tym, że nasz dzisiejszy bohater z czeską judytą doczekał się syna Bolesława. Wcześniej z wcześniejszego związku doczekał się też syna Zbigniewa. Więc mógł być w miarę pewny i spokojny, że po nim któryś z jego potomków odziedziczy tron. A tu nie do końca okazało się to takie pewne, bo w kraju pojawił się mieszko. Jaki mieszko? Mieszko to był syn Bolesława Śmiałego, tego co na Węgry uciekł, a teraz, jak już wiecie, uciekł też z synem. I teraz ten syn wrócił i zrobił się potężny kwas. Bo to Mieszko był bezpośrednim potomkiem koronowanego władcy Polski. Wszyscy się podobno bardzo cieszyli z jego powrotu. Teoretycznie nawet Władysław Herman, który miał przyjąć go z otwartymi ramionami, powiedzieć, że pomoże mu, jak tylko będzie umiał, że go wyda za jedną z ruskich księżniczek. Generalnie podejście miał takie, że mieszku, mieszku, kochany, witaj z powrotem, cieszmy się razem, celebrujmy Twój powrót, a polityka. Tymi pierdołami to się będziemy potem zajmować. Znajdzie się na to czas. Na razie się bawmy. Do zajęcia się polityką jednak nigdy nie doszło. Zgadnijcie czemu. Trochę ci stryju mój powrót namieszał, co? No co ty, za rok się będziemy z tego śmiać. To znaczy ja będę. Bo oczywiście Mieszko po pewnym czasie padł otruty na jednym z baletów. Z czyjej inicjatywy? Według gala ma oczywiście Sieciecha, który chciał wybić piastowski ród. No ale umówmy się, wszyscy się raczej domyślamy, że to Władkowi Hermanowi zdecydowanie najbardziej w planach namieszał powrót mieszka. Tak czy inaczej, znowu było dwóch kandydatów na następcę Hermana. A tak na serio to w zasadzie jeden, bo Zbigniewa, nasz dzisiejszy bohater, wysłał do Kvedlinburgu, niby na nauki, ale jednak do klasztoru. Z drugiej jednak strony w kraju był wtedy taki bajzel, że wiele osób na pewno młodemu tego wyjazdu zazdrościło. A przez kogo ten bajzel? Oczywiście, że przez sieciecha. Chłop miał bardzo brutalnie rozprawiać się z opozycją. Niewiernych miał na przykład sprzedawać w niewolę, a na zdobytym na chwilę pomorzu ustanawiał tak irytujących namiestników, że ludzie się w końcu zbuntowali. Niemniej jednak cały czas był nie do ruszenia. Aczkolwiek z czasem nad jego pozycją, bardzo silną nadal, ale jednak zaczęły się zbierać czarne chmury, częściowo na jego własne życzenie. A to dlatego, że część uciekającej opozycji pierniczyła do Czech, gdzie właśnie zmienił się władca. Teraz był to Brzetysław II, którego teoretycznie nic z panującym u nas Władysławem Hermanem nie łączyło, a na pewno mógłby więcej ugrać, gdyby wprowadził na nasz tron typa, który byłby w jakiś sposób jego dłużnikiem. Tylko skąd takiego wziąć? I tutaj odezwała się obecna w Czechach nasza opozycja, której reprezentanci stwierdzili, a jest tutaj taki Zbychu w klasztorze względnie nieopodal. To jest niby syn tego Hermana, ale może będzie się chciał przeciwko Staremu zbuntować? Zawsze warto spytać. Naiwna myśl? Otóż nie. Zbycha wyciągnięto z klasztoru, a ten ochoczo stanął na czele ekipy i ruszył z nią pod Wrocław, żeby tam zacząć bunt wymierzony przeciwko. No właśnie. Komu? Gal Anonim twierdzi, że to wszystko było wymierzone nie w ojca, a w złego sieciecha. No zakładając, że miał rację, to naprawdę tego typa musiano w kraju nie lubić, bo jak wrocławianie dowiedzieli się w czym rzecz, to dołączyli do buntu. Pytanie tylko, co na to wszystko Władysław Herman? No najprościej byłoby po prostu wypierniczyć sieciecha z roboty i z głowy, no ale ten był niesamowity. Trzymał się stołka mocniej niż... Jezu, przepraszam. Za dużo nazwisk mi się ciśnie na język. Także, no nie wiem, na pewno macie swoich faworytów, prawda? Tak czy inaczej, Władysław Herman kupił trochę czasu, udając, że chce się z synem pojednać, a w tym czasie sieciech przekupywał Śląskich Możnych, żeby stanęli do walki z buntownikami. Jak wiadomo, wszystko ma swoją cenę, więc jak już szanse się wyrównały, to doszło do bitwy. Bitwy nad Gopłem, podobno tak krwawej, że hurtowe ilości trupów w wodzie skutecznie na jakiś czas obrzydziły lokal są łowienie ryb. No ale dobra, kto wygrał? Władca i jego wojsko a co za tym idzie lider buntowników z Bychu, syn władcy, trafił do więzienia. Sieciecha. I co się tam w tym więzieniu stało? Czy Zbychowi ucięli jajca, język, oślepili go, zabili? Co? No to było średniowiecze, to było normalne wtedy. Chyba u was u mnie to były pieszczoty. Nic z tych rzeczy. Ojciec kazał wypuścić Zbigniewa, czyli co? Nie miał jaj ani żeby wyrzucić Sieciecha, ani żeby podnieść rękę na zbuntowanego syna, tak? Może. Bo może na przykład nie miał powodu krzywdzić Zbigniewa, skoro bunt był skierowany przeciwko Sieciechowi, a nie jemu samemu. Generalnie w kolejnych latach jeszcze nie raz dochodziło do buntów, tylko tym razem przeciwko drużynie Sieciech plus Władysław Herman walczył już tandem synów Zbigniew plus Bolesław. Generalnie nie ma co tych buntów pojedynczo dokładnie opisywać, aczkolwiek przy okazji pierwszego z tych tak zwanych buntów juniorów nie odpuszczę sobie nienawbijania Galowi anonimowi. Najpierw tło historyczne. Władek Herman postanowił zaufać synom i wysłał ich na czele zbrojnej ekipy na zbuntowane Pomorze. Ci jednak szybko zawrócili i zagrozili buntem. Ojciec spanikował i zaproponował ugodę. A teraz dygresja. Otóż, panie Galu Anonimie, my wszyscy rozumiemy realia, żeś pan nie mógł obsmarować ojca swojego pracodawcy. Już wtedy wolne media to była jakaś utopia. Ale jak pan piszesz kronikę, to nie bądź pan chociaż leń. Posłuchajcie, jaką kaszanę odwalił Gal Anonim opisując tą całą ugodę. Wobec tego ojciec, podejrzewając coś, natychmiast podzielił między nich królestwo, jednakże nie wypuścił ze swych rąk głównych stolic państwa. Lecz co przy podziale, któremu z nich przypadło, uciążliwym byłoby mi wyliczać, a też i wam niewiele by przyszło z usłyszenia tego. Galu anonimie, tylaniwy chud. Kilka lat później wybuchł kolejny bunt chłopaków, którzy, może i mieli we władaniu ziemię nadane przez ojca, ale ten cały czas miał w łapach najważniejsze grody, w których trzymał władzę. No i generalnie faktycznie to on trzymał władzę, no a według Galano nie ma sieciech, który wszędzie miał swoich ludzi. W każdym razie. Ten bunt jest ciekawy o tyle, że patrząc na to, jak się zaczął, no to możemy wywnioskować, że już wtedy w państwie działały tajne służby. Co więcej, że już wtedy były wykorzystywane do politycznych gierek. Pewnego dnia Bolesław miał otrzymać informację, że wywiad jego ojca donosi, że. Czesi planują wpaść na jego ziemię całkiem niedługo i trochę narozrabiać. Połupić generalnie nieprzyjemna, niebezpieczna sytuacja. To też Bolesław wyjechał dla bezpieczeństwa, ale tam podrzucono mu kolejną informację, że to był w zasadzie fałszywy alarm, że tam jest bezpiecznie, skąd uciekł i powinien wracać. Wręcz powinien wracać szybko, i to już Bolesławowi nie zagrało. Stwierdził, że to jest informacja sfabrykowana, podrzucona przez sieciecha, żeby ściągnąć go w zasadzkę. No tego to już było za wiele. Bolek wezwał swojego brata zbycha pod broń i znowu ruszyli przeciwko. No i znowu nie wiadomo przeciwko komu, czy ojcu, czy sieciechowi. No, jak ufamy Galowi Anonimowi, no to oczywiście to drugie, ale w ogóle Gal Anonim w swojej kronice w tym momencie to już nam przedstawia sytuację w naszym kraju, jakby to był Rohan we władcy pierścieni. Stary, niedołężny Władysław Herman tylko siedzi na tronie, nie ogarnia w ogóle, co się dzieje, i przytakuje tylko złemu podszeptywaczowi sieciechowi. A potem miało być jeszcze gorzej. Przez moment pojawił się promyk nadziei. Ojciec spotkał się z synami w Żarnowcu i doszli do porozumienia. Sieciech musi odejść. Jednak nie było to takie proste, ponieważ Sieciech najprawdopodobniej miał szpiegów w najbliższym otoczeniu chłopaków i błyskawicznie dowiedział się, co zostało ustalone i spierniczył do rodzinnego Sieciechowa. Jednak to nic, bo Władysław Herman wreszcie w jednej drużynie z synami podeszli pod miasto i w nocy, nie, w nocy nie zaatakowali, w nocy Władysław Herman Rniczył do sieciecha. Wypiął się na synów. Bo z zbychu uznali, że no, nie ma się już co bawić w rodzinne sentymenty. Jeden ruszył zdobyć Małopolskę z Krakowem i Sandomierzem. Drugi Mazowszy z Płockiem. Zaczęła się praktycznie detronizacja Hermana, chociaż Sieciech jeszcze na desperata próbował organizować obronę Płocka, ale na niewiele się to zdało, ponieważ to żałosne od dłuższego już czasu przeciąganie liny postanowił wreszcie zakończyć arcybiskup gnieźnieński Marcin. Stwierdził, że dość już tego bajzlu w kraju, Bóg mu świadkiem, jak się chłopaki nie dogadają, to nie ręczę za siebie. Koniec tego. Mają się dogadać. Amen. No i chłop faktycznie musiał mieć gigantyczny posłuch, bo władca i synowie faktycznie się dogadali. Czyżby sieciech wyleciał? Może ciężko w to uwierzyć, ale tak. Krnąbrny palatyn uciekł najpewniej do Niemiec, a synowie oddali ojcu zagarnięte grody. I Władysław Herman wreszcie mógł zacząć rządzić sam, co robił przez dwa lata. Bo umarł w 1102 zostawiając swoim synom państwo podzielone na dwie części. Bracia, którzy do tej pory naprawdę nieźle współpracowali, rzucili się sobie do gardeł w walce o władzę i z tej walki zwycięsko wyszedł Bolesław Krzywousty, który nie miał absolutnie prawa podejrzewać, jak astralny bałagan zapanuje w państwie po jego śmierci. Ale jeszcze wróćmy do Hermana. To co dobry był czy nie? No. Niby dobry, gdyby nie sieciech. Dobra, panie Galu, pan już się popisał na dzisiaj wystarczająco. No, na pewno Władysława Hermana dojście do władzy mocno zaskoczyło. Nie miał też na koncie trwałych zdobyczy terytorialnych. W ogóle, no, jeśli ufamy Galowi, to nie wypada wybitnie ten cały Władysław Herman. Podatny na wpływy zewnętrzne i wewnętrzne, władca bez korony z małymi jajami. No, ale z różnych względów, jak już dobrze wiecie, Galowi właśnie tak wypadało Hermana przedstawić. Aczkolwiek jak na to spojrzymy z innej perspektywy, no to wcale nie był takim potwornym politykiem. Dzięki dwóm małżeńskim sojuszom niesamowicie uspokoił granice, zabezpieczył kraj przed atakiem Czechów i Niemców. Oczywiście ktoś może mieć do niego pretensję, że w ogóle próbował się z nimi układać, ale. Choć może nie wszyscy dzisiejsi politycy się ze mną w tej kwestii zgodzą, no to z potężnymi sąsiadami lepiej jest przynajmniej spróbować się dogadać, zamiast machać szabelką, trzeba mierzyć siły na zamiary. Jak sąsiad ma Rottweilera, to lepiej spróbować się przynajmniej z psem zaprzyjaźnić, a nie grozić mu. Pałą licząc na to, że nas nie upierdzieli, bo upierdzieli. Nie wszyscy dziś to wiedzą w polityce, nie wszyscy wiedzieli to w przeszłości, ale akurat Herman wiedział. Mając zabezpieczone kluczowe granice i potężnych sojuszników, mógł zapewnić w państwie warunki do rozwoju gospodarki, a ta faktycznie złapała wiatr w żagle. Herman dbał też o swój prestiż. Co prawda nie miał korony, ale potężnie smarując darami Kościołowi, został na przykład włączony do grona kanoników katedry w Bambergu, co teoretycznie stawiało go w hierarchii wyżej niż władcę czeskiego. Jaka była w tym okresie rola sieciecha? Czy Gal Anonim przesadzał, tego z całą pewnością nie będziemy wiedzieć nigdy. Aczkolwiek fakty są takie, że Władysław Herman trzymał się swojej pozycji na tyle dobrze, że przez cały okres swojego panowania nie dał się zgonić z tronu, nie dał się wygonić ze swojego państwa, czego nie można powiedzieć na przykład o jego poprzedniku. Morał z tego wszystkiego może i smutny, ale zdecydowanie warty odnotowania, zresztą nie po raz pierwszy. Nie wolno ślepo ufać źródłom, bo na przykład kronikarz mógł być pod presją albo w tle odstawiały się jakieś gierki wywiadu. Z obiema tymi kwestiami już się zresztą dzisiaj spotkaliśmy, a to był XI, XII wiek, a dzisiaj manipulowanie danymi może również spowodować niemałe szkody i wcale nie trzeba być potomkiem władcy. Na szarego cywila jak ja czy wy też można wziąć elegancki kredyt. Jak? Może to zrobić haker, wykradając nasze dane, do czego czasem wystarczy mu jeden niezabezpieczony mail, a z innych nieprzyjemności, no to na przykład taki programista może nam podwędzić ważne materiały z pracy, a konsekwencje będą tym gorsze, im wyżej jesteśmy w hierarchii. Na szczęście, przed tym wszystkim można się zabezpieczyć dzięki NordVPN. W opisie naszego filmu znajdziecie link do strony, na której możecie kupić pakiet Norda z ogromną zniżką, ale to nie koniec. Bo z naszym specjalnym kodem dostaniecie jeszcze miesiąc gratis. To też opłaca się przynajmniej tak samo mocno, jak opłacało się Władysławowi Hermanowi zaufać arcybiskupowi Marcinowi. Co więcej, NordVPN, który zabezpieczy Wasze dane nawet na sześciu urządzeniach, umożliwi Wam również oglądanie treści niedostępnych u nas a dostępnych na przykład w Czechach. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu, wbijajcie więc śmiało, a my widzimy się niedługo.